Halo, hej, cześć, jednostki, bardzo serdecznie, z tej strony Xizer. Witam was w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Jest oto nowy killer, który wiedzieliśmy, że będzie, czyli akurat się nazywa Onryo, czyli pani z filmu o treści Ring. Zagrałem bez addonów. I ogólnie tak, zobaczcie, jak będą jakiekolwiek lagi na tym materiale, bo wiem, że będą, bo mój komputer już nie wyrabia, dlatego też nie ma odcinków, dlatego, że też mam pracę, także wybaczcie, ale odcinki raz na jakiś czas może będą jakieś z DBD, ale tylko, że zlagowane, więc ci, którzy będą chcieć oglądać, to będą. Ogólnie jej trzy perki wymienimy sobie pod koniec rozgrywki, chociaż, że są naprawdę mega fajne. Możecie teraz sobie spauzować, jak chcecie, żeby sobie przeczytać, jak jesteście ciekawi. Siup. Siup. I siup. Także tak, dodatkowo zagram sobie po prostu z barbecue, and chili. Ogólnie perki wydają się całkiem fajne. Oglądałem trochę gameplay, jeden gameplay w sumie taki pokrótce, jeżeli chodzi o tą postać, i no nie wydaje się jakoś mega OP. Ma strasznie, animacyjnie postać jest niesamowicie pięknie wykonana. Ma dużo innych nowych animacji, dużo nowego wszystkiego, mori jest całkiem przerażające, jeżeli mam być szczery, i fajne efekty po prostu ma i to wszystko. Wybaczcie, jak zagram, mówię, przepraszam za lagi, będą pewnie potężne lagi, no ale już taki jest tutaj motyw rzeczy, że wrzucam te odcinki, bo to jest u mnie tragedia. No tragedia to będzie ten odcinek. Taki już jest, kurczę, na ten kanał, że każdego, kurczę, killera wrzucamy sobie, nieważne jak. Także zobaczcie, zlagowane materiały, zobaczcie, że też nie ma właśnie tych materiałów teraz akurat, bo mówię, praca jest, plus komputer jest z gówna. I tak, ona ma takie coś jak niewidzialność i musi wyjść z tej takiej jakby niewidzialności, niewidzialność, nie jest to do końca niewidzialność, mamy niewykrywalność wtedy i musimy ukazać się, żeby zadać jakiekolwiek obrażenia, no bo mnie gra chodzi całkiem płynnie. Mamy jeszcze opcję teleportacji do telewizora, ale kiedy mamy tą opcję? Nie jestem do końca pewien, wiem, że możemy nałożyć efekt potępienia na ocalałym. Okej, okay, ona mnie nie widzi. Teraz wychodzimy sobie. I... Okej, okay, nie zaatakuję, bo... No bo mam. Widzicie te animacje? Animacje fajne. Animacje wiem, że lagują, ale... Jest też chase music, możecie posłuchać sobie. I mamy tutaj telewizor. Czekajcie, zobaczmy sobie. Ukryjmy się i chyba jesteśmy w stanie się do niego tepnąć. Tak jest, e-projekcja. Wychodzimy z telewizora. Mówię, jak my chodzimy sobie... O, to i jak... A, jak wyjdziemy z telewizora, to jesteśmy automatycznie ujawnieni w takim razie i możemy atakować. Także no widzicie, taki trochę wrajfik może, bo mamy ten efekt, także no to takie, no cóż, a projekcja, o tam możemy się tepnąć, dobra. A jak kopie gemy? Okay, takie animacje po prostu, wiecie. Telekineza i te sprawy. Mówię, wiem, że to tragicznie wygląda ten odcinek, są mega lagi, także wybaczcie za to. Okej, okay, tak nie mi się po prostu tutaj i co? O, cześć kolego. Dobra, elegancko spejtowany. Też wybaczcie, ja będę dawno nie grałem w cholerę, więc jest warzywo ostre. Tym bardziej, że postać pierwszy raz w ogóle testowana, więc też będzie ciekawie. Przeskoczy? Przeskoczył, ładnie. Animacje, jak widzicie, tak wyglądają, jak wyglądają. Czyli siup. Okay. I to jest nowy surf. Ogólnie nie mam zielonego pojęcia, jakie perki ma dany surf, więc zobaczymy sobie. Nie ma Deadharda, więc jesteś mój kolego. Dobra. Tam widzicie, aura mi się podświetla generatora. Pokrótce wyjaśniając perk, który pojawia nam aurę gena. Jak go skopiamy, ma cooldown 60 sekund i regresuje gena 200% z prędkością taką jakby. Z prędkością 100% naprawienia gena. Także jest to ciekawe, jak ktoś dotknie danego gena, dostajemy głośny komunikat. I no i tak, i teraz powiesiłem w ogóle aurę, bo chyba okej. Ale potem wam przeczytam idealnie te perki, żeby nie było. A ja wiem trochę one, co one robią. Zaraz wam wytłumaczę też jeszcze jeden hak plagi skażonej. I się te haki są białe po prostu. Jak powiesimy ocalałego na taki hak i ocalały zdejmie chłopa z haka, to widzimy aury ocalałych na 6 sekund chyba, coś takiego. Jestem pewien. Coś chyba takiego. A ostatni perk to był ten chyba z takimi skillczekami, że jak surf skręci do 90% gena, to 90% generatora ma co chwilę skillczeki. Także fajne połączenie z... perkiem od trapera, czyli... wypukującą obecność. Cześć. Oj, nie dosięgło. Wybaczcie, mówię, warzywo jest grane. Ale no tak pokrótce działa ta postać w miarę. Widzicie, nie jest jakiś mega overpowered. Myślę, że jest takim po prostu... mid-tierem, szczerze mówiąc.
po prostu niewidzialność taka, która jest niewykrywalność i możemy w niej atakować, czyli taki wrajfik, teleporty do tych. Potem możemy jakiegoś execute'a potem zrobić jeszcze na podłodze. Ja mówię, animacje są fajne. Postać wygląda całkiem soczyście. Okej, okay, no ukryjmy się, żeby nie było. Nie wiem, czy movement speed chyba nie mamy zwiększone, ale wiem, że jak chyba wychodzimy... Okej, okay, on przeskoczył na sobie. Z tego to prędkość jest całkiem... Okej, okay, tepnijmy się do jakiegoś tego, co? O, siup. O, cześć, wow. To actually... Ale szybcu! Okay, czyli jak wyjdziemy, to jesteśmy chyba dość szybcy z tego telewizora, bo telewizory na mapie są rozłożone losowo. Widzicie te animacje, jakie są piękne? I się bardzo fajne, spoko, po prostu, wiecie, różnorodność, takie coś, to jest naprawdę spoko. Okej, okay, haczyk. Najlepsze jest to, że mi jakoś gierka mega tragicznie nie laguje, ale na nagrywce to zobaczycie, jak będzie tragicznie, naprawdę. Okej, okay, także tutaj widzicie. Zamieniamy się, mamy efekt niewykrywalny, widzimy. Bez kamerki ogólnie odcinek, bo wiecie, no bo jest dość późno też. Też nie chcę tutaj nic zasłaniać zbytnio, także tak. Okej. Okay. Nie jest źle, w sensie wiem, że jestem mobem, wybaczcie mi za to. Okej, okay, używajmy tego częściej, wiecie, bo... Tak trochę nie używam. Cześć. O, widzimy aur, bo ktoś zdjął z haka tam wiarkę z tego haka takiego tego. Dobra, gościu, będziesz chciał się lupować na tym? Spoko. Możemy się lupować, aż zrzucisz paletę. Albo przeskoczę przez okno. No, you got bamboozled. Teraz zrzucisz to? Dobrze. Chociaż jak paleta jest zmarnowana w tym momencie, więc bardzo fajnie. Też nie będziemy jako świecie tryhardować bez przesady. Ja sobie gram tutaj. Dobra, zróbmy tak. Tryhardować, po czym robię tylko i cześć. Dobrze. Kolejna. Ogólnie to, że unlucky dało. Nie wiem, czy jest nowa mapa w ogóle, szczerze mówiąc. Nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś wie, niech da znać w komentarzach. To był to ten. Ciup. Animacje są spoko, naprawdę podobają mi się. Odpuśćmy sobie kolegę. Tamten gen się tak jakby regresuje, mamy tego perka od niej. Wejdźmy sobie. No i mówię, no i tak to wygląda. I ten movement speed leciutko zwiększony po wyjściu. Troszeczkę. No ale no. No i co? No, postać taka... Spoko, no. Niech se jest, nie? Witam cię, koleżanko. Okej, mamy perkę, którą się odbawił, czyli skopmy to i czekaj, zobaczmy jak to wygląda, tak? Tak, mojej. Ja się po prostu regresuję, tak mega bardzo ponoć. Może tego jakoś mega nie widać chyba, co? Ale... A nie, czy ja wiem? Widać, patrzcie już. Pierwsza nie chodzi. Okej. Okay. Okej, całkiem nieźle. To jest akurat spoko, podoba mi się. Przyznam szczerze. Jak ktoś dotknie tego gena, to dostanę głośne powiadomienie, że ktoś dotknął tego gena. Spoko. Możemy tak znikać co chwilę w ogóle i się do tych teleportować. Jest wykrzony movement speed. O, komunikat? Tak, dokładnie. Okej. Okay. Zapnijmy się do tego telewizorka. Cześć. Ej, no, szczerze? Mówię, nie jest jakiś overpowered, ale takie sympatyczne. Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Wybaczcie, mówię jeszcze raz, że ten odcinek jest taki zlagowany. Mówię, jeżeli chodzi o nagrywanie OBS-em, nie wiem, co się odpieprza, może to też kwestia tego, może jakiś inny program do nagrywania bym musiał, nie mam pojęcia. Bo tak to mówię, mi gierka osobiście w tym momencie jest nagrywanie włączone, żeby nie było, że nie nagrywam. Tak, nagrywam, no i mi nie laguje. Nagrywce na 1000% jest nagrywka. Nie wiem, chyba, że ktoś się zna, może dać mi znać w komentarzach, jak ja mam ustawić tego OBS-a, bo zawsze działało w sumie, tylko od czasów update, w sumie to nie jedna gra, więc... Może być też kwestia kompa, niestety. A tam co się stało? A, stłumiony sojusz, co? Jakiś smart boy użył. To są te telewizory, moi drodzy, jak widzicie, do których możemy się teleportować. Tam się tepnijmy w takim razie. I ten movement speed zwiększony. To jest fajne, naprawdę. Mi podoba. Albumę. Dobra, masz tego BT. Boże, naprawdę BT na tym serwerze testowym? Panowie i panie. O, cześć. 360. Ale spoceniec ostry, powiem wam. Nie róbcie tak naprawdę, nie bądźcie spoceni na serwerach testowych, proszę was. Ludzie tu testują sobie killerka, albo testują nowe perki. Naprawdę bez przesady, nie bądźcie tacy spoceni jak ta kwiatka, proszę was. Nie ma sensu. Pozwólcie killerowi trochę, dajcie nawet na wolną rękę, żeby sobie potestował chłop. Nie mówię, że macie dawać jakieś megafory, nie, ale... Ale nie pocić się, naprawdę. Po co się pocić na PTB serwera? A kolego? Okej, nieważne, nie wnikam. Okej, głośny komunikat dostaliśmy.
Ale nie, osobiście enjoyuję granie. Może nie idzie tam jakoś niesamowicie dobrze. Też kwestia tego, że mam po prostu mega dużą przerwę i nie gram DBD póki co, niestety. Ale to kwestia pracy i w ogóle, no wiecie, także jest jak jest. Ale spoko mi się gra z Pasią. Zapomnijmy się. Witam Państwa. A krew tam gdzieś poszło raczej, ale to już nie wnikajmy w to. Może jednak nie tam. No to jednak, jo? A to jest Nia? Tak, Nia jest ranna. A Iron Will. Dead Heart jeszcze? Ja już myślałem, że jeszcze Dead Heart ten dodatek. Dobra, okej, okay. Kolejny huk, spoko. Ale mówię, postać tutaj wytłumaczę, tylko nie jestem pewien jak działa. Naprawdę, kolego, pal gumę. Nie jestem pewien jak działa, mówię, jeszcze ten... Te takie spętanie jakby, że możemy zabić tego surwa. Nie wiem, czy na niej na przykład nie mogliśmy tego użyć, bo ma jakieś takie... O, tutaj jest. Witam. A tamtego jeszcze nikt nie ściągnął. Okej, weźmy się, tapnijmy do jakiegoś tego. Tutaj nic z tego nie wyszło chyba, co? Okej, ukryjmy się jeszcze raz. Tapnijmy się tam. Dlaczego nie? O, witam Państwa. I widzimy aury surów, widzicie? Pościągnęła z haka. Okej, dla testu. Ona ma takie jakby... wirki na co, widzicie? Jej postać na samym dole. Nie wiem, czy zdążę ją powalić, ogólnie bardzo wątpię. Okej. Ale o, wzięła tą kasetę i już nie jest. Czyli po prostu jak... Bo to jak jest w zasięgu 16 metrów... od surów, jak jest w zasięgu 16 metrów od wyjścia jej z tego... od jej wyjścia z... telewizora, to zostaje ten efekt potępiony. I nie wiem ile razy musi dostać efekt potępiony skrót, żeby właśnie został zabity na podłodze, jak leży sobie, także I have no clue. Okej, tam się też nie, może to dostanie ktoś, tak? Czy ja to nie... Dobra, uciekaj kolego, to by już podziękowano. Dzięki. Okej, zniknijmy sobie. Jest jakiś jeszcze monitor, który możemy się... ekran albo no, go wie co. Okej. Dobra. Gąski do domu. Nie wiem do końca jak działa to właśnie naznaczenie. Możecie jak bardziej się znacie i ogarnia się, napiszcie w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. A po prostu sobie oglądnę coś na YouTube, jakiegoś odzdarwa albo coś i będę już wiedział, więc tak to działa. Okej, tam jest jeden ten. Ktoś musi widzieć, albo rzeczywiście to 16 metrów, bo tam było coś napisane o 16 metrach od wyjścia z monitora. Więc nie wiem, ale animacyjnie killer bardzo fajnie, Mori sobie sprawdźcie na ty, jest całkiem creepy, mi się podoba osobiście, naprawdę fajne. Dobra. Witam Państwa. No, gierka nie jest zła, killer mi się podoba, szczerze, nie jest OP, ale jest taki spoko po prostu, naprawdę, wizualnie bardzo zarąbiście, także no, teraz wam przeczytam te perki, które ona posiada, żeby wam wytłumaczyć wszystko, jak to się prezentuje i zobaczymy surwa, surwa perki, nie mam pojęcia jakie są, więc tak, najpierw killera, czyli Samir, nie pamiętam, no tej danej postaci, właśnie Onryo, taki duch z Phasmophobii jest też, także tak, i dobra, już wam prezentuję tutaj, jeżeli chodzi o... te perki, ale pokrótce, tam rzeczywiście ja opisałem po prostu w trakcie gameplayu, moi drodzy. Nie ma żadnej tutaj, nie wiadomo jakiej fantazji w ogóle. Także tak, moi drodzy, tak, pierwszy perk nazywa się Zew Wody. Twoje zdolności parapsychiczne wpływają na technikę w niszczycielski sposób. Po uszkodzeniu generatora umiejętność staje się aktywna na 60 sekund. Generator cofa postęp na prawie w tempie równym 200% normalnej prędkości cofania się, a jego aura zostaje ci ujawniona. Za każdym razem, gdy ocalały zda dobry test umiejętności na generatorze dotkniętym tą umiejętnością, otrzymasz głośne powiadomienie. Także mówię, całkiem spoko, mi się osobiście podoba regres gena. Kto nie lubi perków z regresem generatorów? No bez przesady, wiadomo, spoko, bardzo git. Hak plagi, przypływ gniewu. Wszyscy czują twoją okropną traumę. Na początku, no wiadomo, cztery haki są i widzisz biało, na biało te haki. Kiedy ocalały zostanie zdjęty z haka plagi, aury wszystkich ocalałych zostają ujawnione na 6 sekund. Pewnie na maksymalnym poziomie na 7 sekund. Okej, okay, pod aury, pod informacje nie najgorzej. Taki średni perk po prostu, nie jest jakiś wybitny, omyg, niesamowite. Mamy chociaż, wiecie, możliwość niestunelowania i wiemy gdzie pójść po prostu sobie, nie? A nie, że pod hak, o idę pod hak, stuneluję sobie. Tylko mamy innych surów widocznych, także spoko. I ostatni perk, bezlitosny sztorm. Tworzysz psychiczne połączenie z bytem
i zmieniasz zasady próby. Kiedy generator osiągnie 90% postępu, ocalali pracujący przy nim będą musieli nieustannie wykonywać testy umiejętności. Jeśli chybią lub przerwą naprawę nad generatorem, zostanie zablokowany na 18 sekund. Także samo w sobie... bezlitosny sztorm można włączyć tylko raz na generator podczas próby. No to tak, no... Well, nie wiem, czy to trzeba użyć. Pac-Man. Może ja tego nie użyłem, po prostu nie mam pojęcia, ale samo z siebie, nie wiem, te skillczeki raczej nie są mniejsze, więc jak ktoś umie trafiać skillczeki, to to jest progres do gena co chwilę, także dlatego mówię, że jak już to z niepokojącą obecność może być, niepokojącą obecnością może być całkiem spoko. Perki, ten najlepszy według mnie, o chwilę, bo ktoś mi wchodzi. Dobra, przepraszam, bo nikogo nie poinformowałem, że nagrywam. Według mnie ten perk najlepszy, naprawdę spoko. Także no, chodźmy teraz do surwa. O surwie nie mam bladego pojęcia, nie czytałem kompletnie ani innego perka, ani nic, więc to będzie dla mnie spontan. O lako, i teraz ja nawet nic nie mogę zrobić. Aż tak mój komputer, czekajcie, muszę sobie zwilżyć kurczę gardełko, bo jestem ogólnie trochę przeziębiony. Teraz tak gadam, to... Okej, okay. Apited. Jakoś to interesuje, to Oshi jakieś zero cukru. No i, a więc, surf nazywa się, nawet nie wiem tego. Yohai Asakawa. Pewnie z filmu obstawiam, nie wiem. Okej. Okay. Pierwszy perk. Empatyczne połączenie. Twoja obecność przenosi się psychicznie na tych, którzy są w niebezpieczeństwie. Każdy inny ocalały jest ranny. A kiedy, Boże, kiedy inny ocalały jest ranny, może zobaczyć twoją aurę w porajeniu 32 metry. Leczysz innych ocalałych o 101% szybciej. Holy fuck. Ej, spoko pod... Wow. Holy moly. Ej, no... Wow, pod teamek? Spoko, naprawdę, wow. Podoba mi się ten perk pod Hilka. No ej, kurde, zajebiste, naprawdę. Mi się podoba, nie wiem. Po prostu fajne, no. Co my tu mamy? Ojcowskie wskazówki. Dziedziczysz zdolność słyszenia zmarłych, a teraz zmarli dostrzegają cię przed niebezpieczeństwem. O Boże, przepraszam, moje gardło umiera. To ogłuszenie zabójcy. W jakikolwiek sposób twoje czerwone zarysowania, ślady i jaki ból zostają ukryte na 8 sekund. O fuck, okej. No dobra, ogólnie to lepszy taki... Możemy, jak mamy DS-a, w sumie zDS-ujemy i wtedy dożrzenie krzyczymy, to nie ma i śladów krwi, i śladów zarysowań. Także myślę, że z DS-em bardzo fajne połączenie, całkiem spoko. I ostatnie. Boże, czekajcie, to moje gardło mnie tak napieprza, że to jest tragedia. O, wybaczcie. Obsesyjne badania zjawisk paranormalnych dało ci bezprocesową wiedzę o innych światach i wymiarach egzystencji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk umiejętności w pobliżu zwykłego lub przeklętego totemu, aby go błogosławić i stworzyć dobry totem. Delikatne dzwonki rozbrzmiewają w zasięgu 24 metrów. Wszyscy ocalali w zasięgu dobrego totemu otrzymują bonus 2% do prędkości ruchu. Utrzymuje się przez 2 sekundy po... Okej. Okay. Czyli po prostu totem, który daje nam movement speed. Okej, okay, to nie jest jakoś mega... Movement speed zawsze się przydaje, wiadomo, w lupach i w ogóle. Ale w porównaniu do tego heala, na przykład z Boon Healing, Boon Totema, i się tam tego, wiecie, Circle of Healing, przepraszam. No to takie, no, no spoko, no, także te perki, mi się to podoba mega, naprawdę. No, ale co, moi drodzy, tak się prezentuje to wszystko, jeżeli chodzi o tego, o te DLC, jeśli ten na razie PTB, moi drodzy. Jeżeli odcinek się nam spodobał, mi to, że był zalegowany, zapewne po tym, co zobaczę, ale i tak wrzucę, mówię, to jest tutaj standard na kanale, że zawsze nowych healerów wrzucam. No, także może nagram jakieś odcinki z PDB, jeszcze zobaczymy, jak czas jak czas pozwoli. Może jak będę miał wolne z pracy, to w końcu coś nagram. Także co? Dziękuję wam za oglądanie. Przepraszam, że takie odcinki są, jakie są, jeżeli chodzi o małą ilość ich. Inne trochę sprawy na głowie, także no wybaczcie. No, ale dziękuję wam za obecność, dziękuję, że jesteście, trzymajcie się. Do następnego, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o pani Samarze. No i co? I papa, życzcie mi po prostu do zdrowia, bo no. Także dziękuję za oglądanie i papa.